cieszy zresztą. No i znowu chodzę. No i musiałam schować się tu pod chytkę, bo wiatr troszeczkę powiewa, przez co też może nie będziecie mnie słyszeć. Mam nadzieję, że teraz mnie słyszycie. Jest pięknie. Znowu chodzę, moi drodzy. Odnoszę wrażenie, że ja w maju nic nie robię, tylko chodzę i po prostu wyrzucam swoją energię i bardzo się cieszę chyba z tą zmianą temperatury. Chociaż nie do końca, bo jeszcze jeden dzień temu mieliśmy tylko 6-6,5 stopnia. Więc ta temperatura tak wariuje między 6 a 7 stopni, a 12 stopni u nas. Ja wiem, że to nie są vlogi pogodowe, ale w Norwegii ta pogoda jest dla nas bardzo ważna. Bardzo często się o niej mówi, bo jesteśmy po prostu od niej zależni. I tak naprawdę w dużej mierze od pogody zależy to, jak spędzimy ten dzień. Jak widać, jak jest słońce, jestem na dworku, nagrywam znowu telefonem, nie brałam kamery, bo będzie mi za ciężko. Jestem w ogóle w mieście. No i mój Janusz biega sobie po sklepach, a ja postanowiłam, że jednak wybiorę się na świeże powietrze, na wyższe tereny, trochę bardziej w górę. No i tak z 3,5 km musiałam sobie tutaj przyjść pod górę. Zjem sobie tutaj lunch, no w takim pięknym miejscu, czemu nie? Wziąłam sobie tylko melon bara i wodę, bo wyczytałam w internecie wczoraj, że tuż gdzieś z pół kilometra w dół jest chyta, która ma bardzo dobrą kawę i gofry. Mamy sobotę, ta restauracja jest otwarta tylko w środy i niedzielę, tak z tego co wyczytałam. Restauracja, taka chytka z restauracją, z kawiarnią i miałam ochotę naprawdę tam zjeść na świeżym powietrzu wafla. I nawet się kawy. I kawy nie piłam w domu, tylko chciałam tutaj. No ale cóż, no nie pozostaje mi nic innego jak napić się wody i zjeść melon bara. Jest tu przepiękny widok na miasto. Bardzo fajne miejsce. Żałuję, że tak rzadko tutaj przychodzę. I tak naprawdę większość czasu spędzamy jednak w tych galeriach handlowych, jak przyjeżdżamy do miasta. Bo widoki są naprawdę rewelacyjne. To miejsce nazywa się Varden. Ja siedzę sobie pod taką starą chytką, która ma na starym drewnie pełno napisów. I nie są to napisy wandalstwa z tu obecnych czasów, a pewnie też. Widzę, że wszyscy tutaj jak leci się podpisują. Ale są tu też napisy z bardzo dawna, chyba z 1944 roku, gdzieś tu nawet widziałam, więc naprawdę robi wrażenie, a jak zresztą cała Norwegia, no jest po prostu piękna i urocza. Ja korzystam dalej z dnia, czeka mnie jeszcze dzisiaj wizyta w sklepach i chyba zjem sobie właśnie lunch już na dole w mieście. Janusz lata po marketach budowlanych, co mnie za bardzo nie interesuje, a tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj po bejce na nasz taras, bo myślę, że za jakieś 2-3 tygodnie będziemy malować taras, więc fajnie wybrać razem kolor, bo bardzo rzadko bywamy razem w mieście. A ja co? Uciekłam znowu na powietrze, a nie do sklepów, ale do sklepów właśnie zaraz będę też schodzić, bo muszę kupić też Julce prezent na dziecka, które się za chwilę zbliża. Jak są naleśniki z sosem truskawkowym i z serem, to znaczy, że to już jest lato. No po prostu miodzio. Takie dzisiaj u nas jadę kolacja, a zawdzięczamy to czemu? Przeterminowanemu mleku. A w Norwegii mleko przeterminowane jest zaraz praktycznie po dacie, więc wykorzystuję sobie takie mleko do naleśników i stwierdziłam, że odezwę się dzisiaj jeszcze do Was. Tymczasem u nas naleśniki i Janusz kusa się na nowym tarasie. Ten taras jeszcze nie jest skończony i bardzo mnie dzisiaj naciska, żeby to rozłożyć dzisiaj meble tarasowe. A ja nie za bardzo tego chcę. Bo słuchajcie, ja wychodzę z założenia, że skoro ten taras jeszcze nie jest skończony, niepomalowany i tak dalej, to po co te meble rozkładać? I to go troszeczkę będzie popędzać, bo jak rozłożę te meble, po prostu będziemy mieli taras skończony w przyszłym roku. Julka w końcu wróciła do domu, bo też była w górach, prawda? Si. Dawno Cię nie było we vlogu. W Luen. Cieszysz się, co? Piękna pogoda w końcu. Wreszcie. Albo pójdziemy dzisiaj na kajaki.
Idziemy albo co? Albo rozkładamy meble na terenie. Rozkładamy meble. Widzicie, jakie to są lenie patentowane. Ale zobaczymy, bo ja nie chcę za bardzo Julka mebli rozkładać, bo tata później, zanim skończy ten teraz, to będzie 5 lat. Jutro mamy grilla z sąsiadami, jutro robimy sobie grilla. I mamy długi weekend znowu. Tymczasem spędzamy go trochę w domu, chociaż dzisiaj i ja byłam trochę w górach i w mieście, i ty byłaś dzisiaj w górach. Jutro też pójdę gdzieś właśnie z Tosią na spacer, ale nie wysokie góry, bo zajmę się trochę w końcu ogrodem i przygotowaniem grilla. I troszeczkę takim odpoczynkiem, a może w poniedziałek pójdziemy na trolik. Co ty robisz? Mamy sobie pracę. Może w poniedziałek wybierzemy się właśnie gdzieś w góry z naszej bucket listy, której tak naprawdę jeszcze nie spełniłyśmy, czyli na Rektal z Hextem może pójdziemy. Nie będzie aż takiego słońca, więc też może być ok, ale zobaczcie, jestem już opalona. Ja też. A dzisiaj co kupiłam? Julce kupiłam na Dzień Dziecka hamaczek. I okazało się, że nie kupiłam do niego linek, że musimy osobno dokupić linki lub paski. I chyba kupimy paski, ale wystarczą zwykłe paski. Myślę, że jakieś mam. Trzeba zobaczyć. I jeżeli ten hamak nam się sprawdzi, to dokupuję jeszcze jeden. Może bo dzisiaj będę spała w hamaku. Może. Waży tylko 0,5 kg, jest świetny nawet na jakąś wyprawę rowerową, którą mamy w planach. No, a jesteś taka sceptyczna do hamaków? No, jestem. Powiem szczerze, że jestem, ale jest to pewna alternatywa do namiotu, który waży 2,5 kilo. No tak. Po 0,5 kg każda sobie weźmie na rower i to jakoś się tam rozłoży. Także tak, to u nas ostatnio słychać, to się u nas ostatnio dzieje. No i kupiłam sobie buty w górę dzisiaj też na promocji, a mogę wam pokazać. Ostatnio zajmuję się kończeniem książek, które zaczęłam. Jak widać, jest tu norweski i wszystko po prostu naraz. I tak troszeczkę odstawiłam tego YouTube w odstawkę, musicie mi wybaczyć, ale no czasami tak bywa, że muszę też mieć jakąś przerwę. I moja rodzina też czasami takiej przerwy potrzebuje, bo latanie z kamerą codziennie, no też potrzebujemy trochę prywatności i tak dalej, ale zawsze jak coś się dzieje, czasami po prostu zabieram kamerę ze sobą na spacer, no i zawsze coś tam się znajdzie i wam później w jednym długim vlogu opowiadam, co tam u nas się wydarzyło przez no praktycznie połowę maja, bo mamy już drugi majowy weekend. To są moje buty. Ostatnio mam też problemy, bo bardzo dużo chodzę i nadwyrężam sobie kość piszczelową, mięśnie, które się znajdują przy kości piszczelowej. I kiedyś leczyłam się na takie schorzenie, które nie do końca było mi wyjaśnione w Polsce. Jeden z ortopedów stwierdził, że to jest właśnie przeciążenie kości piszczelowej. Teraz byłam u koleżanki i mi zaleciła zrobienie sobie, jak to się nazywa po polsku, wkładek do butów ortopedycznych, które będę mogła przekładać. Z tego, co się zorientowałam, to wizyta pierwsza u specjalisty od wkładek kosztuje 650 koron, sporo, a w same wkładki kosztują 2000, coś około 2000, ale słuchajcie, jeżeli to ma mi pomóc i odciążyć mój kręgosłup, bo naprawdę o stopach bardzo dużo się dowiedziałam, dziękuję Marta, ale nie sądziłam, że buty są aż tak ważne, a ja ostatnio, ostatnio też wam chyba o tym wspominałam, że nie wyrzucam tak ciuchów, nie kupuję nowych ciuchów, staram się zużyć i być zero waste i to zero waste trochę powoli wychodzi, bo słuchajcie, niektóre buty, w których chodzę w górach do tej pory, mają ponad 8 lat, kupowałam już je w Polsce jeszcze przed przyjazdem do Norwegii i but się nie rozwala, no to jest okej, ale słuchajcie, podeszwy się bardzo ścierają, później czuję wszystkie kameczki i to naprawdę nie służy moim stopom, chodzę później taka ubolała i zastanawiam się często, jak ci Norwedzy to robią, że oni po prostu bez bólu cały czas chodzą, oni po prostu niektórzy chodzą dzień w dzień po górach i w góry i tak dalej, może nie za wysokie i tak dalej, ale wysiłkowo i w teren biegają po górach, mówię, jak oni to robią? Słuchajcie, ale oni też kupują naprawdę dobry sprzęt, dobrą odzież, dobre buty przede wszystkim i nie żałują kasy na buty i naprawdę, więc ja, jeżeli chodzi o buty zimą, jestem mega zadowolona z tych butów, które wybrałam sobie na zimę i stwierdziłam, że znajdę sobie buty na sezon letni i kupiłam pierwszy raz na sezon letni buty za kostkę. To są buty firmy Hoka, nie wiem, czy tak one się nazywają. Bardzo miękkie, z miękką podeszwą, to znaczy tak, podeszwa tu pod spodem jest twarda, ale w środku mają piankę i rzeczywiście są tu szerokie też w stopie, ja mam dość szeroką stopę. Rozmiar jest mój 39, a wziąłam 39 i 1 trzecią i wydaje mi się, że są w porządku. Są też z Gore-Texem, więc powinny, jeżeli chodzi o pot i wodę, też sobie świetnie z nimi radzić i tak dalej, cyrkulację mieć. I słyszałam bardzo dużo dobrego o tej firmie i bardzo dużo Norwegów też używa butów Hoka do biegania ze względu właśnie na podeszwę i tak dalej. I w tych butach też można skakać i podejrzewam, że też te buty
mają swoją jakąś linię asfaltową, bo widzę, że po asfalcie też Norwedzy tutaj biegają właśnie w butach Hoka. Brzydkie, jak cholera, w ogóle nie kobiece, ale one mają być funkcjonalne, a nie ładne. Niebieskie, nie mój kolor, nie cierpię niebieskiego, no ale cóż, wyboru nie było, a cena też się dla mnie liczyła, więc no wyszło jak wyszło, mam w końcu nowe buty w góry. No i co? Wyszło, że dziś składamy meble, jesteśmy leniuche na kajaki, nie idziemy dzisiaj na kajaki, będziemy kończyć taras. Teraz jeszcze nie jest skończony. Chcę Wam tylko pokazać, jak teraz wygląda, bo musimy poczekać gdzieś z miesiąc na bejcowanie, żeby drewno jeszcze wyschło. No i wygląda to teraz w tej chwili, tak? Jest tu bardzo długi, jest dużo szerszy. Brakuje nam deseczek takich z drugiej strony, ale tutaj Adrian musi rozłożyć rusztowanie. No i początkowa wersja była taka, że robimy krzyżyk i dwa przęsła takie bez krzyżyka, znowu krzyżyk i znowu przęsła bez krzyżyka. Ale co się okazało, są za duże szpary i musimy mieć krzyżyki, bo jest to chyba niebezpieczne. Więc brakuje jeszcze tutaj krzyżyka, a reszta już jest zrobiona właśnie w krzyżykach. Mi się mega, mega podoba ten krzyżykowy taras, jest trochę taki country. No i widzicie, tutaj wnoszą się już meble. Nie wnoszą się, tylko Janusz z Julką wnoszą meble. Także zaczynamy zwijać meble, składać meble i parę dodatków poustawiamy. Mamy nadzieję, że będzie ok. Wszystkiego nie mam, nie kupiłam jeszcze, bo muszę zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, co do czego będzie pasować. Wybraliśmy dzisiaj kolor bejcy już, więc jest dosyć podobny do tego, który jest, tylko wydaje mi się, że chyba troszeczkę bardziej ciemny, nie błyszczący, ale bardziej taki żółty, też naturalne drewno wpadające. Po drugim bejcowaniu w przyszłym roku będzie jeszcze troszeczkę inny kolor. Idzie Jula z poduchami. Hello! Także my się zabieramy za organizację naszego gniazda tarasowego, już jest super ekstra. Janusz jutro skończy te ostatnie przęsła i zajmie się jeszcze barierkami, a jak zakończymy, to pokażę Wam, jak już będzie wyglądał ten nasz efekt końcowy. Fire, bringing me water, taking me high.
krab, ale ktoś go ugotował i niestety zjadł. Ale śliczny byłeś, miam, miam. Rodzinka płynie, cała familia i pięknie gruchają te kaczki. Nie wiem, jak te kaczki się nazywają, u nas chyba dzikie kaczki. Tośka, nie wolno! Tosia, stój! Nie wolno! Tosia gania za ptakami, a konkretnie za tym jednym. Jak możecie słyszeć, wydaje przepiękne dźwięki, ogłuszające. Dzień dobry, kolejnego dnia. Przepiękne, ogłuszające dźwięki to jest nasz popularny ciel. I to trochę tak jak nasz polski bocian tutaj. Bo jest zwiastunem wiosny. Przylatuje tutaj na wiosnę, a na zimę wyprowadza się gdzie? Podobno do Niemiec. Nie tylko, do Turcji. Różnie, z tego co czytałam. Poszłyśmy dzisiaj z Tosią na spacer po naszej zatoce, bo Tosia wczoraj skaleczyła sobie łapę. Skaleczyła albo zwichnęła, ale już dzisiaj czuje się lepiej, więc wyszłyśmy dzisiaj tylko na krótki spacer, żeby Tosia się załatwiła. Chodź, Tośka! I mamy niesamowitą mgłę. Byłyśmy też na koncercie Julki. Więc dzisiaj tylko taki krótki, mglisty spacerek. Myślałam, że mgła zejdzie nam już przy zachodzie słońca. Mamy tu po godzinie 8, a jak widać wszystko jeszcze kisi się na górach i są chmury do połowy. Ale bardzo się uśmiecham, bo widzę, że te kaczki po prostu płyną razem z nami. My idziemy na spacer, a kaczki płyną. Oczywiście nagrywam telefonem, bo miałam telefon w kieszeni, nie miałam w planach w ogóle. Wow, kawałek szkiełka znalazłam. Cały czas tu coś znajduję. Nie miałam w planach w ogóle się odzywać. O, kryształ. Złoto, ale to ptak może się skaleczyć. Zabiorę to. Tak jakby się ze mnie śmiały te głupie kaczki. Mam nadzieję, że słyszeliście to, mimo tego, że jakiś traktor u sąsiadów czy koparka mnie zakłóca. Ale one tak huczą trochę jak takie sowy. Ale są rewelacyjne, bo ja idę na spacer, a one razem z nami. I ja stoję, to one też się zatrzymują, nie płyną dalej. Przepiękne są, nie wiem jak się nazywają, ale są rewelacyjne. Jaram się takimi rzeczami. No ale czym tu się cieszyć, jak nie z zwykłą codziennością? To jest moja codzienność i dzisiaj się cieszę, bo jest dosyć spokojnie i nie ma wiatru. Chyba weszłam w kaczy teren, bo jest tu sporo ptaków i nie wiem, czy się pchać dalej, żeby ich nie wystraszyć. Tym bardziej, że teraz mają taki okres posiadania młodych, okres lęgowy i tak dalej, więc staram się ich nie straszyć. Tak, a i zapomniałam Wam jeszcze pokazać do końca tarasu. Zakończyłam już swój taras i no nie do końca zakończyłam, bo jeszcze czeka na zbejcowanie. Ale na pewno jeszcze jutro się do Was odezwę z tarasu i poopowiadam Wam, co tam u mnie właśnie słychać na tarasie. Tym razem będę kontynuować swój spacer. Powiem Wam, że gdzieniegdzie już się przejaśnia i robi się dużo, dużo fajniej. Więc idę jeszcze się kawałek z Tosią przejdę i będę wracać już do domu na noc. Thank you.
koncercie. Julia dzisiaj grała w samym centrum naszej miejscowości mały koncert na zakończenie tak naprawdę już roku szkolnego muzycznego ze swojej szkoły muzycznej. No i wybraliśmy się przy okazji na lody i na spacer, bo mamy znowu przepiękną pogodę. Będzie dzisiaj z 16 stopni, czy więcej. W Molde miało być 19. W Molde 19, ale u nas na wybrzeżu jest zawsze chłodniej. Różnica temperatury jest trochę chłodniej. Tak wygląda moja piękna miejscowość, praktycznie w samym centrum. Mamy dwa sklepy duże. Dzisiaj cumuje łódź wojskowa i jest to Schiffswacht, patrolowa wybrzeża, coś takiego. Może nam to by było wytłumaczyć. Tutaj z tyłu mamy marinę, gdzie mogą spać, parkować samochody. Uwaga, właśnie jedynie. Jak one się nazywają, bubile. Mają tutaj kampingowe. Mają tutaj swój taki punkt sanitarny, toalety i tak dalej. No i stąd też wiedzie ścieżka na schody w góry. Takie schody kamienne do góry, na Mietzundtrappe one się nazywają, ale to jeszcze nie są te najdłuższe, bo najdłuższe schody są Rutschentrappe. Jeżeli ktoś by tu kiedyś zawitał, to tak się nazywają te najdłuższe. Tutaj mamy miejsca do siedzenia, przepięknie, fajnie zrobione i takie jakby małe muzeum. Bardzo często właściciel tutaj takiego starego budynku, który jest tutaj, jest właśnie przy tym miejscu i pozwala tam wchodzić i oglądać. Tam są bardzo dużo starych takich norweskich rzeczy. Kiedyś go poproszę i zabiorę tam kamerę, myślę. Mamy tutaj dwa sklepy, a jakby ktoś był nawet zainteresowany iść na schody, jeżeli ktoś mieszka w Norwegii lub przylatuje w celach turystycznych, to są tutaj też dwie restauracje. Jedna jest tutaj obok właśnie przy jednym sklepie, a druga jest bardziej na górze. Obydwie są dobre. Jedna jest prowadzona przez Tajkę albo Filipinkę, bardziej Azjamat, ale też bardzo dobre. A druga jest taka typowo norweska, z tym, że też ma ograniczone menu, ale bardzo dobre. Porcje są też solidne. Czemu to radio tak trzeszczy strasznie tutaj w tym samochodzie? Nie można tego jakoś poprawić? Napiszę do przyjaciółki. Napiszę, że co, że ma radio mi poprawić? Mam męża od tego, nie przyjaciółkę. Jedziemy do domu. Będziemy robić dzisiaj grilla postanowione. Chyba już teraz będzie coraz częściej przy takich ciepłych dniach. Zaraz mi tutaj zablokują przez muzyczkę. Także idziemy się smażyć na nowym tarasie. Coś ciepłego, ostrego, słonego, no i świeżego, bo połączenie zimnych pomidorów z ciepłą michą, z ciepłym meksykańskim takim sosem, do tego jeszcze te takie delikatne awokado, chyba mój ulubiony ostatnio obiad. Myślę, że spokojnie tak raz w miesiącu robię. Jestem dzisiaj trochę nieogarnięta, bo mamy dzisiaj leniwą niedzielę. I mój słodki psiak też się leni dzisiaj. Julia uciekła nam na turniej. Turniej piłki handbalowej, piłki ręcznej, ale na dworzu, bez publiki. To też ja jestem dzisiaj w domu i postanowiłam nadrobić swoje zaległości YouTube'owe i właśnie montuję
vloga. Akurat całkiem powiem szczerze, jesteśmy na czasie, bo nie ma obsuwy. Kończę właśnie nagrywanie też vloga, do którego teraz zaczęłam montować już pliki. Więc niebawem pojawią się jakieś nowe filmy. Troszkę odpoczęłam od YouTube'a, no i w maju bardzo dużo się działo i też się czuliśmy trochę tak jak wariaci po prostu. Wyszło słońce, mamy przepiękną pogodę, nawet dzisiaj co prawda nie ma słońca, mamy z 12-13 stopni, to tutaj naprawdę jest to fantastyczna pogoda, a wczoraj mieliśmy nawet 19-18 i po prostu leżeliśmy plackami, jedliśmy lody w centrum, odwiedzaliśmy znajomych i trochę się opaliliśmy. Jak widać po mojej twarzy, doszło sporo nowych piegów, doszła nowa opalenizna i tak w Norwegii, nawet na wybrzeżu, można się opalić pod warunkiem, że jest pogoda. Pójdę z Wami jeszcze na teraz, pokażę Wam do końca, jakie mam plany jeszcze tarasowe i co bym chciała, co nie i jak do końca to wygląda już co nieco. No i zaczynam troszkę czytać takich jadłospisów i informacji na temat detoksu, bo czuję wewnętrznie, że mój organizm potrzebuje takiej trochę odtrutki, takiego przystopowania. Bardzo często łapię się na tym, że się po prostu zaczęłam znowu obżerać i to tak porządnie. Może nie do końca niezdrowo, ale zaczynam coś jeść, jestem już najedzona i po prostu dalej w siebie pakuję. Więc stwierdziłam, że ten strzał taki na lato teraz, ja tak naprawdę dopiero czuję wiosnę, chyba tak mnie mobilizuje do tego, że może jesteś już przejedzona, czas zrobić sobie mały detoks i myślę po prostu o 3 dniach takiej diety sokowej, na przecierach właśnie takich raczej owocowo-warzywnych, ale chciałabym też się do tego zabrać z głową. No i wiadomo, że przez 3 dni, jak będę piła tylko soki, to ograniczę sobie od razu też i aktywność fizyczną trochę, więc zaplanuję sobie mniej spacerów, więcej raczej takich spoczynkowych aktywności, może jakaś delikatna joga, może jakiś delikatny spacer, ale żadnych biegań po górach, ani wypadów właśnie w góry, żeby nie było. No i muszę sobie to troszeczkę ułożyć z pracą, żebym nie była przemęczona i żeby mój organizm nie potrzebował zbyt dużej dawki energii, bo wiadomo, że na samych soczkach no, żołądek szybciej trawi, ale przy okazji oczyści mi trochę jelita i bardzo bym chciała spróbować, bo nigdy też nie byłam na takim detoksie sokowym. Jedne źródła podają, że dobrze jest mieć tylko jeden produkt i z tego jednego produktu robić przeciery sokowe i przez 3 dni to samo. Znowu mam fajną książkę, którą mogłabym Wam polecić. Słuchajcie, książka u mnie przeleżała z 3-4 lata na półce. Nazywa się Zielone koktajle. I jak ja jeszcze 3-4 lata temu, jak ją kupiłam, to jak zobaczyłam tą książkę, to sobie pomyślałam, Boże, to jest jakieś czyste szaleństwo, to jest po prostu za zdrowe dla mnie. Dziś jak po nią sięgam, to uważam, że książka jest rewelacyjna, więc mój sposób myślenia i trochę patrzenia na jedzenie też się zmienił i wielu koktajlów bym spróbowała z tej książki, a nawet już próbowałam. Są naprawdę pyszne i są naprawdę dobre, ale do pewnych rzeczy trzeba po prostu dojrzeć i może nie dojrzeć, ale iść trochę za głosem swojego ciała i tego, czego się chce, a ja ostatnio bardzo chcę owoców, warzyw i właśnie czegoś takiego świeżego, takiego oczyszczenia, nie wiem, taką czuję po prostu wewnętrzną potrzebę, no to więc należałoby trochę słuchać. Wydaje mi się, że w Polsce byłoby mi dobrze zrobić też taki 3-dniowy detoks, bo w Polsce jest bardzo gorąco, a my już jesteśmy odzwyczajeni od takich wysokich temperatur. Wybieramy się w lipcu do Polski, więc myślę, że tam sobie też zorganizuję jakiś blender i może będę sobie robić właśnie jakieś takie smoothie, takie rzeczy, bo przez ten upał w Polsce często naprawdę nie chce się sięgać po żadne mięcho, po żadne jedzenie i nie chce się jeść, więc to jest też taka dobra okazja do takiej 3-dniowej witaminizacji detoksu, nie wiem jak to nazwać, bo naprawdę ja wiem, że ludzie robią detoksy po 10 dni, po 14 dni i ja nie jestem w stanie tego zrobić. U mnie to będzie pierwszy raz i tak sobie wymyśliłam, że zrobię sobie taki detoks
3 dni. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie w tym temacie, to chętnie posłucham w komentarzach, jak tam u Was z takimi rzeczami. Nie wiem, jak tam. Czy ktoś z Was pije sobie właśnie albo robi jakieś takie detoksy. Źródła są różne. Ja trochę się naoglądałam tych filmików. Jedni tak, drudzy na jaglanym, trzeci jeszcze jakiś cukier wyrzucają. No cuda na kiju z tymi detoksami. Ja chcę jakiś taki na początek krótki, przez 3 dni. Warzywno-owocowy, sokowy, taki sobie wymyśliłam, więc zobaczymy, jak to wszystko będzie. Także tak, idziemy na balkon. Idziemy na taras, idziemy pokazać taras, tak? Chodź, a później na spacer pójdziemy. Wyszło słonko, u nas w końcu wyszło słonko. I, ale jeszcze na górach nie widać. Jeszcze jest mgła. No dobra, nie o pogodzie, bo ja ciągle o pogodzie, a o tarasie rzecz. Wyniosłam sobie fotel z salonu, bo on jest naprawdę kiepski do siedzenia, ale w IKEA rozmiarem powinno pasować mi poduszka i chcę sobie zamówić właśnie w szarym komorze poduszkę. W szarym komorze. Jezu, gdzie mam dzisiaj głowę. W szarym kolorze poduszkę właśnie tutaj na spód tego fotela i jeszcze z niego będę korzystać. Chciałam kupić nowy, ale kurczę, naprawdę w tym roku poleciałam po bandzie i za dużo rzeczy kupiłam już, więc opanuję się. Przyjdzie czas, żeby się odświeżyć od czasu do czasu. Najpierw zużyję ten, ale jest tu ten kącik przy mojej sypialni i on jest dosyć taki smutny, więc stwierdziłam, że jeszcze tutaj wstawię jednego sztucznego kwiata. Tam mam takie sztuczne kwiatki, zaraz Wam pokażę. Zresztą już w przebitkach mogliście zobaczyć te sztuczne kwiaty. Więc kupię sobie chyba jeszcze jedną palmę i w starą donicę czarną tutaj wstawię właśnie. I przyczepię sobie takie czarne lampeczki z IKEA, bo tu mam kontakt. Nie, Tośka? Dobra, to idziemy dalej, bo taras jest bardzo długi. Tutaj Janusza kuchnia. Kupił Janusz grilla. Nie wiem, czy Wam pokażę, może przy okazji jakieś przebitki w następnym vlogu, bo nie wiem, jak się ściąga ten materiał. Jest to firma chyba Barbecue, tak się nazywa z tego grilla, ale grill jest dosyć duży i ma miejsce na palnik, na garnek. No i dalej. Dalej widzieliście już mniej więcej w przebitkach i mam stolik do jedzenia na 4 osoby. On jest z Iska i do tego stolika dokupowałam takie krzesełka, ale niestety 2 krzesełka są wadliwe, nie możemy wkręcić śrubki, mają zepsuty gwint. No i ogólnie dostałam opierdziel, że to jest bardzo słaba jakość tych krzeseł i w ogóle to jest badziew. Oczywiście Janusz stwierdził, więc spróbuję wymienić te krzesła w Isku. Albo poprosić o zwrot pieniędzy. Tu są krzesła stare, które mieliśmy już wcześniej, ale też pasują ogólnie tutaj do tego stolika. I tych krzeseł mamy 3. I one były odmalowywane przeze mnie chyba ze 3 lata temu. Ale dobrze się trzymają, więc też z nich korzystamy. No i wcześniej widzieliście już tutaj te meble i zrobiłam sobie kwiatki z kamieniami. To są sztuczne kwiaty. Akurat ta palma jest z IKEA. I ona chyba była, to była chyba ta palma za 350 koron, ta niższa, kamyczki mam z rzeki, no i tutaj jeszcze stoi bambus, bambus jest z Europrice'a, nie pamiętam jego ceny już, ale też był z tych niższych, były wyższe i droższe, ten był akurat chyba 160 koron, za niego zapłaciłam i to był chyba ten niższy, doniczkę mam starszą, ale te doniczki takie same są jeszcze w sprzedaży, chyba w Plantation, tak mi się wydaje. Gdzieś w każdym razie je bardzo widziałam, chyba w Plantation na przebitkach. Z tyłu jest lampion. Lampion też jest z Europrice'a. Tak samo jak ten drugi lampion, który jest z tej strony. I niestety wiatr mi je przewraca, ale może jak włożę do nie tutaj pomiędzy kamyczki. A tutaj chcę kupić takie świeczki, które są na baterie. Więc może się nie będą przewracać, bo jak czasami zawieje, to niestety mieszkamy na wybrzeżu i wszystko trzeba zabezpieczać. Ta donica też jest z Europrice'a, a włosy z tej donicy to są z Biltemy. Włosy kosztowały coś koło 200 koron, donica nie pamiętam też już, postaram się gdzieś tam napisać, może gdzieś znajdę cenę w katalogu. I 2 lampy z Klaas Olsson. One są solarne, w nocy świecą, jak się nagrzeją, jak jest słońce i się nagrzeją, to w nocy te kulki świecą.
Kupiłam tylko dwie. Jeden rozmiar był w ogóle całkowicie wyprzedany, akurat po tej. I tak pomyślałam, że chyba jeszcze jedną sobie tutaj dokupię, aczkolwiek docelowo stoi ten czarny lampion. Docelowo stoi właśnie też tutaj w tym kącie. I tak to wygląda mniej więcej. Ten kąt też. Tu mam właśnie te dwa krzesła odstawione. Ogólnie na razie póki co z mebli jestem zadowolona. Są wygodne, ale jest jeden problem. A mianowicie poduchy. Poduchy z tych mebli są tak duże, że nie mamy gdzie je przechowywać. Musimy je wynosić po prostu do szopki niestety. Tutaj też stoją zapasowe krzesełka, które też powinny stać w szopie, akurat nie tutaj. No i jeszcze plan jest taki, żeby tą donicę z Julii wsadzić pomidorki koktajlowe i mieć je tutaj na tarasie. Ja sobie tą donicę kupowałam w Julii, a ona ma takie czarne składane nóżki, ale wiem, że w Klas Olson były te nóżki drewniane i ta donica wyglądała naprawdę super i była cenowo tak samo jak w Julii, więc no moja jest czarna, plastikowa i tak oto wygląda. Tą donicę sobie właśnie przestawię na sztucznego kwiata tam pod koniec tarasu, a tą umieszczę chyba gdzieś tu albo gdzieś w połowie tarasu, bo jest tu sporo miejsca. Też nie chcę zagracać tego tarasu. O, tu są takie żaróweczki i one będą sobie świecić, jak włożę w nie baterie. Tutaj mam też na stole do ozdoby. Docelowo miały stać te dwa lampiony, ale jednak są za duże. I zrobiłam sobie tutaj taką miskę. Ja wcześniej tą michę miałam w salonie na stole. Teraz tak nie bardzo mi pasuje i mam tu kawałek jakiegoś suchego koralowca znalezionego, jakieś muszle, wszystko z wody. Tą kulę kiedyś znalazłam, we vlogu wam pokazywałam, a to są croquant ballsy ze szkarłatnych, takie zwierzęta to są, ale nie fajne, jeżowce. Ale te jeżowce czasami morze wywala i one są suche, one nie są już żywe. I tak wyglądają, w rzeczywistości mają dużo kolce, ale jak już je morze wywali, to już tych kolcy nie mają. Także to są takie jeżowce i te ostatnio dwa znalazłam na spacerze, ten ostatnio znalazłam jak byłam z Stosiulą na tym zatokowym spacerku z kaczkami, więc sobie tak to tutaj leży, taki trochę kawałek takiego morza. Tak naprawdę myślałam, że brakuje mi sporo rzeczy, bo słuchajcie, chciałam dywan na tarasie właśnie pod meblami, chciałam sobie kupić dywan. Myślałam o czarnych takich lampeczkach z Ikei, które używamy czasami. Chodź Tosia, chodź, pójdziemy na spacer. Które używamy właśnie czasami u Julki w pokoju na ścianie, żeby dokupić jeszcze jedną. Myślałam o jakichś jeszcze lampach i tak dalej. I to jest wszystko bez sensu, bo jeżeli ja postawię dużo więcej rzeczy, to dużo gorzej będę się czuła. Więc tak naprawdę teraz mam zakończony. Muszę tylko sobie właśnie powiesić te żaróweczki, przenieść sobie lampeczki i dokupić tylko jedną palmę i nic poza tym tak naprawdę nie potrzebuję na tym tarasie, więc jestem mega, mega zadowolona, że nie nakupowałam za szybko tych rzeczy, bo później okazuje się, że tych rzeczy jest w ogóle za dużo, a później się okazuje, że coś gdzieś na strychu znajdę albo gdzieś tam w szopie coś, co mi się spodoba, albo natargam z morza jakiś muszelek i że to wszystko jednak mi się podoba i to jest najważniejsze, że to po prostu ma mi się podobać. I ja się mam z tym dobrze czuć i dobrze, że nie... Czasami dostaję takiego małpiego rozumu, bo widzę coś w internecie, mega mi się podoba to na wystawie albo w sklepie i już chcę to kupić. Tak samo jak z fotelem wczoraj w Isku był super fotel w ogóle za 600 koron na wyprzedaży razem z poduchą i on był bardzo duży i tak sobie pomyślałam, chyba sobie kupię ten fotel i tu postawię w kąt, ale kurczę, no mam ten fotel, wystarczy mi kupić tak naprawdę tylko poduchę do tego fotela na spód i też będę z niego korzystać, a tak naprawdę czy ja tego fotela na pewno potrzebuję i tak czasami oczy chcą i mam jeszcze taki no małpi rozumek, nie mam statywu, to też ręka mi się trzęsie, nawet jak do was rozmawiam, chyba idę sobie postawić kamerę. I mam taki małpi rozum, że jak coś zobaczę, to po prostu bardzo to chcę i już wiem, gdzie ja to postawię i tak dalej. A tak naprawdę później nie myślę, kurczę, ale przyjdzie zima, będę musiała to zabezpieczyć, gdzie ja znajdę miejsce na zabezpieczenie tych rzeczy. Tak samo jak meble te na teraz zakupiłam, a te poduszki są tak ogromne, że ani skrzyni tak naprawdę na nie nie zbudujemy. Musimy je znosić, ewentualnie muszę kupić jakiś
pokrowiec i umieszczać je na przykład na sofie i przykrywać tym pokrowcem, bo u nas często jest tak, że będzie padać, wiać i tak dalej, i nawet w czasie, kiedy nie będzie nas tutaj w domu, to możemy sobie to wszystko schować rzeczywiście gdzieś tam do szopki, pod garaż i tak dalej. Ale nie chce się, wierzcie mi, że później idziemy po najmniejszej linii oporu i nie chce nam się codziennie o 22 czy o 23 znosić tego wszystko do szopki, chować, zamykać i tak dalej. Więc myślę, że tu jakiś pokrowiec nam się sprawdzi. No i zobaczymy, jak to będzie. Także mój małpi rozumek czasami się jeszcze odzywa. Moi drodzy, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Oczywiście zapraszam do subskrybowania mojego kanału, bo bardzo mi to pomaga. Bardzo mało mi subskrypcji dochodzi, ale wiem, że to jest też przez długość moich filmów, bo moje filmy rzeczywiście ostatnio bywają długie. Przez to też, że ja nie publikuję filmów regularnie i nikt tak naprawdę nie wie do końca, kiedy mi wleci jakiś film na kanał. No i jest taki chaos u mnie też na kanale. Raz jest to, raz jest to, raz jest food blog, raz jest coś tam i nigdy nie wiadomo. Ale myślę, że to też ma swój urok, bo nigdy nie wiadomo, czego się spodziewać. Każdy vlog jest niespodzianką i warto go obejrzeć do końca. Dlatego Was tak bardzo zachęcam. A poza tym, wiecie co, u mnie się cały czas coś dzieje ze sprzętem. Tutaj mam taśmę teraz poklejoną na komputerze i znowu mam cały laptop rozwalony i nie mogę go przenosić, więc nie biorę go ze sobą do pracy, nie biorę go na zmiany nocne, a czasami właśnie jak miałam jakieś przerwy albo właśnie byłam na zmianach nocnych, to ja większość filmów, tak naprawdę obróbkę filmów, to miałam wszystko na zmianach nocnych. Teraz muszę to robić w domu, bo naprawdę boję się, że w końcu mi ten laptop padnie. No i nie będę miała laptopa, a poza tym zamówiłam sobie drukarkę nową na laserową ponad miesiąc temu i do tej pory mi nie doszła, więc zamawianie w internecie jest naprawdę tutaj w Norwegii różne, gorzej jak czasami w Afryce, tak mi się wydaje. Żegnam się z Wami, bo już dużo gadam, jak zwykle zresztą. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam Was do subskrypcji, do udostępniania mojego kanału. Może znacie ciocię, wujka, siostrę, brata, którzy również chcieliby mnie oglądać, a jeszcze tego nie robią. Zachęcam do komentowania, zostawienia po sobie jakiegoś śladu, czy do góry, czy w dół, jeżeli coś jest do bani, dowolność macie. No, to by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Kaluszków. Adiós.